Siemano widzowie, w dzisiejszym odcinku opowiem wam wszystko na temat zbliżającego się eventu w Pet Simulator X, więc bez przedłużania zostaw tutaj łapkę w górę, subskrypcję i zapraszam cię do oglądania. A jeszcze przed startem mam dla was do rozdania Golden Huge Hellrocka. Jedyne co musicie zrobić to napisać ważnik w komentarzu, a na ekranie wyświetla wam się zwycięzca ostatniego losowania. Serdecznie gratuluję, no i lecimy do newsów. A pierwsze co zostanie dodane to będą takie budki albo stragany. Będą one wyglądały następująco, macie na ekranie. No i prawdopodobnie będziemy mogli tam wrzucać nasze pety i sprzedawać je na trading plazie. Zamiast pisać będziemy mogli postawić taką budkę. Myślę, że spoko opcja, jeżeli to wejdzie, więc no ogólnie na plus. Tutaj jeszcze macie dźwięk, jak będzie brzmiała ta budka. No i moim zdaniem brzmi bardzo dobrze. Ale dobra, najważniejsze, bo zapomniałem wam powiedzieć. Event będzie lucky blokowy, czyli będą dodane 3 nowe lucky bloki. Żółty, różowy i niebieski, które będziemy mogli znaleźć sobie losowo na losowej mapie na ziemi i zniszczyć, i z nich wypadają losowe pety. Co jest moim zdaniem mega spoko opcją. Tak samo jak było w sumie z Easter petami, to samo, tylko mam nadzieję, że tutaj będą zdecydowanie lepsze pety. Zostanie dodane również nowe lucky blokowe jajko, którym będą tylko 2 pety, a mianowicie jeden zwykły, drugi huge pet. Macie go na ekranie teraz, ocencie sami jak wam się podoba, moim zdaniem wyglądał świetnie. Okej, a teraz coś po czym może wam się zakręcić w głowie, a mianowicie Preston ma zamiar dodać Game Pass warty 4,5 tysiąca Robux. Spytacie pewnie co to będzie, jakiś nowy huge jajko czy coś takiego? Nie. Pamiętacie ostatni update? Preston dodał takie coś, że możemy i 8 jajek naraz otwierać. Teraz ma zamiar dodać takie coś, że będziemy mogli otwierać 20 naraz, co moim zdaniem jest mega przesadą. A wy co na ten temat sądzicie? Kupilibyście takie coś? No i na tyle z dzisiejszych newsów. Nie jest ich jakoś mega dużo, ale moim zdaniem update zapowiada się świetnie i mam nadzieję, że tak samo będzie wyglądał w grze. Napiszcie czego najbardziej jesteście ciekawi z tego update'u. Ja tych może bazarków na Trading Plazie. Ciekawe jak to będzie wyglądać, jestem mega, mega, mega ciekaw. I to na tyle w dzisiejszych newsach. Do następnych takich i siemano!